Kiedy zjadłem w Maroko tego tażina z wołowiną, osobiście udałem się do kucharza z podziękowaniami, bowiem idealnie z nim komponuje się suszona śliwka i sezam. A dziś przekażę Wam to, czego się tam nauczyłem. Kawałek wołowiny nie musi być za chuda, przeprawiam obficie solą i świeżo zmielonym pieprzem. Posypuję mieszanką marokańskich ostrych przypraw, sypkim imbirem i bardzo często obecną w tego typu potrawach kurkumą. Do tego jeszcze słodka papryka, skrapiam wszystko oliwą z oliwek i nacieram, odstawiam na jakiś czas. A teraz część warzywna. Cebulę kroję na pół plasterki. Podobnie robię z porem. Z niewielką różnicą kroję go na plasterki. Następnie glinianego tażina ustawiam na ogniu. Na spód nalewam niewielką ilość oleju i układam na niego spenetrowane przez przyprawy mięso. I całe mięso obsypuję jeszcze pokrojoną cebulą i porami. Zmniejszam ogień i przykrywam. Po mniej więcej 10 minutach smażenia i duszenia odkrywam, mięso przekręcam na drugą stronę, mieszając razem z cebulą. Ten tażin będzie miał charakter i będzie pikantny. Kroję papryczkę chili w plasterki. I po następnych 10 minutach dorzucam ją razem ze śliwkami suszonymi i całymi ząbkami czosnku. Dodaję jeszcze listki laurowe, dolewam troszkę bulionu i przykrywam. A więcej naszych ciekawych przepisów możecie zobaczyć na naszej stronie www.kulinarnetv.pl. Ale wracam do mojego tażina. Po mniej więcej godzinie duszenia, kiedy wołowina staje się już prawie cała miękka, odkrywam i dosypuję troszkę sezamu, który doda bardzo dużo ciekawego smaku naszej potrawie. Duszę jeszcze jakieś 10-15 minut i kiedy wołowina jest zupełnie mięciutka, otwieram. Potrawa najlepiej smakuje prosto z naczynia, w którym się przygotowywała, z namaczaną w tym pysznym sosiku bagietką. Wy też powinniście tażina wołowego zrobić koniecznie u siebie w domu, a podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnetv.pl. A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.